Przede wszystkim pan Sławek padł ofiarą angielskiego utylitaryzmu. Utylitaryzmu, który wyrażony w orzeczeniu z 15 grudnia, orzeczeniu angielskiego sądu, pozwolił zagłodzić i zabić z pragnienia, z braku dostępu do płynów naszego rodaka, tylko dlatego, że jego jakość życia nie była wysoka. I no, to wielokrotnie podkreślano, Anglicy akceptują taki system wartości. Są w tym już wychowani i to dla nas jest szokujące, ale oni rzeczywiście to orzeczenie popierają. My na nie się nie godzimy etycznie, moralnie, prawnie. Uważamy, że prawa pacjenta zostały naruszone, że prawo do życia zostało naruszone. My w Polsce standard ochrony życia mamy o wiele wyższy. I musimy być przygotowani na to, że w przyszłości takie zderzenie międzykulturowe będzie się pogłębiać. Polacy, którzy mieszkają w Anglii, te 2-3 miliony Polaków, Polacy, którzy wyjeżdżają do Anglii, którzy będą tam ulegać wypadkom, będą mieli tam zawały, będą tam się starzeć, będą trafiali do angielskich szpitali, w których to szpitalach, jeżeli ich życie nie będzie miało istotnej jakości, jak powiedział sąd, będą odłączani od podtrzymywania życia albo będzie im się odmawiać żywienia. I my, jako państwo, jako naród, musimy im wyjść naprzeciw. I ta tragedia, straszna tragedia rodziny pana Sławka i pana Sławomira, widzieliśmy jego łzy. Ten człowiek miał pewną świadomość, sąd to przyznawał. Ta tragedia powinna być przynajmniej dla nas takim właśnie memento, że musimy działać dalej, żebyśmy znowu się nie obudzili w sytuacji, kiedy jakiś Polak umiera głodzony i znowu będziemy robili pospolite ruszenie. Tutaj trzeba przygotować systemowe rozwiązania. My takie systemowe rozwiązania jako Instytut Ordo Iuris doręczymy w najbliższych dniach do Ministerstw Zdrowia, Spraw Zagranicznych, Sprawiedliwości. Pokażemy, że można zupełnie spokojnie z naszymi europejskimi partnerami wypracować porozumienia techniczne, które będą opisywały zasady transportu medycznego do kraju tych rodaków, którzy w świetle przepisów wewnętrznych albo praktyki lekarzy tych państw nie mają być dalej podtrzymywani przy życiu. My po prostu powinniśmy ich przejmować do kraju. Jeżeli to będą porozumienia techniczne, one będą stałymi procedurami, szpitale zagraniczne będą w ten sposób miały sprawę załatwioną, dla nich to będzie wygodne, a my zapewnimy tym ludziom właściwą opiekę, a wiemy doskonale, że w Polsce standard ochrony życia, ale też po prostu umiejętności lekarzy są bardzo wysokie. Oczywiście istnieje ryzyko, liczymy się z tym, istnieje ryzyko, że sądy brytyjskie będą twierdziły podobnie jak w sprawie pana Sławka, że dla niego dobrem jest zagłodzenie, ponieważ podróż do Polski groziłaby mu śmiercią. Dokładnie tak brzmiało orzeczenie sądu, jakby bardzo to absurdalnie nie brzmiało, tragicznie i absurdalnie. Natomiast jeżeli zostaną zawarte porozumienia międzyrządowe, czyli umowy międzynarodowe, to one stają się prawem, obowiązującym prawem. I jeżeli one zdeterminują procedowanie w zagranicznych szpitalach, uznają, że jeżeli chociażby Polacy wydali za życia taką decyzję, że chcą wrócić do ojczyzny w takiej sytuacji, albo jeżeli ich bliscy wyrażą taką wolę, to mają zostać przetransportowani do Polski. A jeżeli nie mają bliskich, to wówczas polski konsul powinien móc wyrazić taką decyzję o transporcie rodaka do kraju i do polskiego szpitala. I oczywiście nie mówimy o sprawach tych zupełnie skrajnych, nie mówimy o sprawach śmierci mózgowej, nie mówimy o tych sprawach, gdzie mamy do czynienia no, z rzeczywistymi, już ostatecznymi tragediami, ale mówimy o takich sprawach jak w wypadku pana Sławka, który płakał, który miał ograniczoną świadomość, miał świadomość, on nawet nie był w stanie wegetatywnym, a został zagłodzony. No tutaj trzeba wystąpić z bardzo dobrą systemową pomocą. My przygotowujemy te rozwiązania międzyrządowe właśnie po tych dwóch przykrych doświadczeniach, tych dwóch tragicznych doświadczeniach. W sprawie pana Sławka pełniliśmy też funkcję pełnomocników rodziny. W sprawie Alfiego Ewansa również byłem pełnomocnikiem rodziny Alfiego. My wtedy zapewniliśmy listy intencyjne trzech szpitali w Europie, w Niemczech, w Rzymie i w Polsce, które były gotowe Alfiego przyjąć na dalszą diagnostykę i pomoc. A pomimo tego brytyjskie władze, brytyjski sąd i pomimo tego, że Włochy decydowały się przyznać obywatelstwo Alfiemu, Tak. Alfie nie został ocalony. W wypadku pana Sławka, pomimo tego, że przyznano mu stopień dyplomatyczny, nie został ocalony. I to wszystko nam pokazuje, że to zderzenie cywilizacji, o którym mówimy, no po drugiej stronie stawia nam ideologów, ludzi, którzy nie chcą rozwiązań czasami łatwych i prostych.
Tak jak pozbycie się problemu w postaci chorego, tak? I wysłanie go do innego kraju. Oni, jeżeli do tego nie zmusimy prawem, wolą tego człowieka trzymać u siebie i zabijać i uważają to za dobro. To jest po prostu czysta ideologia zła, o której zresztą Jan Paweł II mówił, mówiąc o cywilizacji śmierci. I my musimy mieć tego świadomość i musimy tak działać, żeby przede wszystkim chronić swoich obywateli, żeby im gwarantować możliwość bezpiecznego powrotu do kraju i stworzyć taką przystań bezpieczną w Polsce, która zagwarantuje im ochronę życia.